Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku. Proces był dość długi, ponieważ wymagało to od nas dużej ilości zmian i dostosowań do obiektu, w jakim będzie odbywać się nasza wystawa. Naszym zadaniem było zaprojektowanie wystawy, która opiera się na reprezentacji naszego regionu. I uznaliśmy, że najlepiej tę pracę zacząć po prostu od znalezienia tego, co uznajemy powszechnie za naszą lokalną podlaską tożsamość. I nasze poszukiwania ostatecznie zakończyły się tym, że uznaliśmy, że najważniejsze w Podlasiu jest lokalna architektura drewniana oraz związek, taki nierozłączny związek z środowiskiem naturalnym. Bogactwo lasów, bagien, rzek, czy też właśnie zielone płuca Polski, czyli Puszcza Białowieska, jest naprawdę ważnym elementem naszego regionu. Przełożeniem tego było wykorzystanie właśnie drewna, czy też właśnie nawiązanie już takie bardzo konkretne do wyglądu faktur spotykanych w Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska, a także po prostu bogactwo środowiska naturalnego naszego regionu były dla nas bardzo ważne. Uważamy, że nie da się dobrze zaprezentować naszej lokalnej tożsamości bez wskazania jej korzeni w naturze. W naszym projekcie staraliśmy się wprowadzić zwiedzającego w klimat puszczy, stosując naturalne materiały, faktury, czy nawet wielkoformatowe projekcje wyświetlane na ścianie. Pierwsze drzewo zaprojektowaliśmy jako symbol darów natury. Tam ludzie za pomocą zmysłów wzroku, węchu i smaku, a również dotyku, mogą zapoznać się z puszczą otaczającą Podlasie. Tam w otworach zwanych przez nas dziuplami ludzie mogą zobaczyć fragmenty tej puszczy. W wysuwających się szufladkach mogą poczuć lub dotknąć różne ziarna, liście i inne tak zwane dary natury. Mogą poczuć zapach tej puszczy. I myślę, że to jest drzewo, które przybliża po prostu ludzi do tej natury u nas na Podlasiu. Drugie drzewo będzie przybliżać zwiedzających do rozwoju architektury i kultury Podlasia w nawiązaniu do otaczającej nas zieleni i puszczy. Będzie pokazany rozwój architektury drewnianej, różne sposoby budownictwa tradycyjnego u nas na Podlasiu, różne detale drewniane. Będzie również pokazana fauna i flora, to jak to obecnie wygląda. Będą tam materiały edukacyjne, jak możemy dbać właśnie o te obszary. W drugim drzewie będą przedstawione nagrania z Puszczy Białowieskiej pokazujące faunę i florę. Będą to materiały również na żywo. Trzecie drzewo symbolizuje wejście w środowisko, jednak w nienegatywny sposób. Otacza się ono drzewem rozłożonym, które wyszło z pierwszego kształtu. W środku mamy umiejscowiony hologram drzewa przyszłości. W ostatnim drzewie umiejscowiliśmy również ekologiczne materiały, żeby nawiązać do zrównoważonego rozwoju. Naszym zamysłem kompozycyjnym było przeprowadzenie trzech etapów. Wprowadzenie instalacji, które prezentują przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Dodatkowo urozmaiciliśmy wnętrze o ekspozycję. Ustawiliśmy stolik, przy którym młodsze dzieci mogłyby rozwijać swoje kreatywne pasje. Projektowane przez nas trzy pnie drzew, które są głównym elementem wystawy, właśnie posiadają zewnętrzną warstwę, która przypomina korę drzewa, tak aby właśnie jak najbardziej nawiązać do tego klimatu, który znajduje się w lesie, co może być też dużą atrakcją dla zwiedzających z innych krajów, którzy nie mają takich form przyrody w swoich krajach. Podczas całego procesu projektowania mieliśmy wsparcie w kadrze akademickiej. Wsparli nas profesorowie Wydziału Architektury, m.in. Halina Łapińska, Jarosław Szewczyk, Małgorzata Bartnicka oraz Katarzyna Asanowicz. Ten projekt nauczył mnie tego, że do takich zadań należy podejść właściwie interdyscyplinarnie. Należy zbadać to, jak działa region, jak działa nasz region, jak działa ta ludzka tożsamość, a dopiero później przełożyć to na architekturę, tak aby ta architektura właśnie nie była pusta, tylko była nośnikiem tego, co lokalne, tego, co jest bliskie sercu ludzi z Podlasia. Cieszę się, że już na studiach mogłam brać udział w tak prestiżowym i ogólnoświatowym projekcie. Jestem pewna, że udział w tym konkursie da mi dobry start do zawodu architekta.